Sławomir Świerzyński zdali się na emeryturę, ma na koncie miliony. Sławomir Świerzyński dal się poznać jako człowiek, który lubi olśniewać luksusem. Kilka lat temu zapowiedział w tabloidzie, że na urodziny kupi córce lotolamacz. Z kolei w fakcie roztaczał obrazy nocnych imprez w basenie, jednocześnie dając do zrozumienia, jak wyobraża sobie życie milionerów Monte Carlo czy Saint-Tropez. Siedzimy na krawędzi basenu, flaszki stoją co 5 metrów, do tego kieliszki, które pluczemy sobie przed spożyciem. Woda w basenie jest lśniąca jak na lazurowym wybrzeżu. Świerzyński nigdy nie ukrywał, że ma talent do interesów, chociaż nie zawsze legalnych. Jak ustaliła GW, w 2005 roku lider Bayer Full wykorzystał materiały firmy Hagifilm poświęcone Janowi Pawłowi II w pocztówce multimedialnej dla spółki, która organizowała pokazy pościeli. Jak podejrzewał prezes Hagifilm, Jan Paweł II miał być jedynie wabikiem skłaniającym seniorów do kupowania kolder. Po przygotowaniu 30 000 pakietów, za które Świerzyński miał otrzymać 14 751 zł. Wyszło na jaw, że firma Hagifilm nic o tym nie wiedziała. SAT uznał Świerzyńskiego winnym naruszenia praw autorskich i czerpania korzyści majątkowej z cudzej własności. Nie był to zresztą jedyny raz, gdy Świerzyński dowiódł, że prawdę traktuje z dystansem. Jak ujawnił polski korespondent w Chinach, Krzysztof Darewicz, wielka kariera Bayer Full w Chinach nigdy nie miała miejsca. Pleta z chińskimi wersjami majteczek w kropeczki i innych przebojów zespołu rzeczywiście powstała. Jednak była sprzedawana głównie w Polsce. Darewicz, który dokonał przekładu na język chiński, wytłumaczył to prostym językiem. Słyszałem od niego na odchodne, że więcej zarobi w Polsce na tej chińskiej ściemie. Bezczelnie odsłonił swoje prawdziwe oblicze. Na tego rodzaju interesach oraz twórczości zespołu Bayer Full, Świerzyński zarobił miliony. Co nie przeszkodziło mu wyciągnąć ręki po dotacji Ministerstwa Kultury, które podczas pandemii koronawirusa wypłacało środki w Funduszu Wsparcia Kultury. Świerzyński złożył wtedy wniosek o 550 milionów złotych. Tym łatwiej zrozumieć jego rozczarowanie, gdy po otrzymaniu pisma z ZUS-u zrozumiał, że jednak nie wszystko w życiu układa się tak gładko, jak naciąganie emerytów na kupowanie kolder w imię papieża Polaka. Jak z gorycza wyznał Świerzyński w rozmowie z Superexpressem, wyliczona przez ZUS emerytura nie wystarczy mu nawet na zatankowanie jachtu. Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych stawek gwarantuje mi 386 zł emerytury. Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet ludki nie zatankuję za te pieniądze. Nie mówiąc już o samochodzie. Według ustawy, jeśli nie osiągam 700 zł, to i tak je dostanę. Co nie zmienia faktu, że państwo robi sobie z nas żarty. Świerzyński osiągnie wiek emerytalny za 4 lata. Czy to oznacza, że wkrótce zabraknie mu na chleb? Póki co lider Bayer Full prowadzi dostatnie życie w luksusowej rezydencji z basenem, położonej na terenie 12-hektarowej posiadłości w Woli Lackiej na Mazowszu. Oprócz willi znajduje się tam stadnina koni oraz miejsce na 10-metrowy jacht, sprowadzony przez muzyka ze Stanów Zjednoczonych. Jak ujawnił kilka lat temu z rozmowie z portalem NTO.pl. Jakbym pani powiedział, ile mu jacht pali na godzinę, to by pani nie uwierzyła. Ale nie powiem, bo cyfra jest porażająca, nie chcę nikogo drażnić. Rzeczywiście, w takiej sytuacji trudno oprzeć się pytaniu, jak żyć.